Cześć wszystkim, z tej strony Dominika, witam Was serdecznie na kanale Historia nie jest nudna. Dzisiaj będę Waszym przewodnikiem po Krakowie i przyjrzymy się wspólnie ulicy Sławkowskiej. Ulica Sławkowska, czyli kolejna z głównych ulic Starego Miasta Krakowa, została wytyczona wraz z siatką innych ulic wokół Rynku Głównego w roku 1257 w ramach aktu lokacyjnego Miasta Krakowa. Już wcześniej przebiegał tędy szlak handlowy prowadzący do Olkusza i Sławkowa i również dalej do Wrocławia, stąd też ulica Sławkowska wzięła swoją nazwę. Szlak ten pełnił jeszcze jedną funkcję, mianowicie tędy banici byli wypędzani z miasta, tędy też odprowadzano skazańców pod szubienicę, która znajdowała się na Pędzichowie. Pierwsze wzmianki o ulicy Sławkowskiej pojawiły się już w roku 1307. Najstarsza jej zabudowa pochodzi z XIII wieku, chociaż większość zdecydowanie z XIV oraz XV wieku. W przeszłości ulica Sławkowska była wielokrotnie trawiona przez liczne pożary. Niestety moc świętego Floriana z ulicy Floriańskiej tutaj już nie dosięgała. Z powodu licznych pożarów wygląd ulicy wielokrotnie się zmieniał. Od XVI wieku przy ulicy powstawały liczne gmachy należące do rodzin rzemieślniczych czy też rodzin kupieckich, które z czasem przechodziły także w ręce magnackie. W wieku XIX gmachy te zaczęły się przekształcać w liczne obiekty użyteczności publicznej, powstawały też przeróżne hotele z ekskluzywnym hotelem Grand na czele. O nim opowiemy nieco później. Ulicę Sławkowską zamykała druga pod względem wielkości brama, również zwana Sławkowską. Wchodziła ona w skład fortyfikacji miejskich, które wraz z fosą okalały całe średniowieczne miasto. Podobnie jak brama floriańska, posiadała ona szyję, która łączyła ją z bastionem. Do miasta natomiast można było się dostać przez zwodzony most opuszczany nad fosę. Brama została rozebrana w 1815 roku. W tymże czasie mury miejskie zostały rozebrane. Dziś na ich terenie znajduje się park krakowski zwany Planty. W budynku bramnym mieszkał rurmistrz miejski. Był to urzędnik, który opiekował się rurmusem. Cóż to takiego był rurmus? Nic innego jak tylko zbiornik wody pitnej. Znajdował się on nieopodal bramy Sławkowskiej i stamtąd, z tego właśnie rurmusu, woda była doprowadzana do różnych zakątków miasta. Rurmus niestety został zniszczony w roku 1657 podczas najazdu Szwedów. Pozdrawiamy serdecznie Szwedów i zapraszamy ponownie na wakacje. Krakowianie na nowy system wodociągów musieli czekać ponad 200 lat. Nieopodal bramy Sławkowskiej znajdowała się także ludwisarnia, czyli odlewnia dział. W roku 1520 mistrz z Norymbergi Hans Beham odlał w tejże ludwisarni, znany w całej Polsce dzisiaj, dzwon Zygmunt. Dzwon Zygmunt oczywiście znajduje się na Wawelu.
Według miejskich podań dzwon ten przetransportowano na wielkich drewnianych balach, stąd właśnie z Ludwisarni przy Bramie Sławkowskiej, aż na samo Wzgórze Wawelskie, do katedry, gdzie oczywiście znajduje się po dziś dzień. Dziś już budynek bramny Bramy Sławkowskiej nie zakańcza ulicy Sławkowskiej, za to u wylotu tej ulicy znajduje się dość charakterystyczny budynek. Jest to dom pod globusem, a właściwie siedziba Izby Przemysłowo-Handlowej. Budynek ten stanowi jeden z ciekawszych przykładów wczesnego modernizmu w Krakowie. Ceglany, charakterystyczny budynek. Uwagę przykuwa przede wszystkim narożna wieża zegarowa z podświetlanym zegarem, zwieńczona ostrosłupowym hełmem z metalowym, ażurowym globusem na szczycie. Podczas ostatniej konserwacji nowy globus ufundowało wydawnictwo literackie i taki też znajduje się na nim napis. Nasz pierwszy przystanek znajduje się zaraz u wylotu ulicy Sławkowskiej. Jest to tabliczka, którą możecie zobaczyć za moimi plecami. Upamiętnia ona 6 tysięcy ofiar smogu krakowskiego, które poniosły śmierć w wyniku zanieczyszczenia powietrza w latach 2000-2015. Tabliczka została ufundowana przez przedstawicieli Fundacji Zygmunta Starego i ma stanowić memento dla krakowskich polityków oraz apel o dbanie o jakość powietrza w Krakowie. Wydaje się, że działania te przyniosły skutek, ponieważ we wrześniu 2019 roku uchwalono wreszcie zakaz palenia węglem w Krakowie. Miejmy nadzieję, że w przyszłości nowe przepisy pomogą znacząco zredukować zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Rok 2019 przyniósł liczne zmiany na ulicy Sławkowskiej, ponieważ zakończył się tutaj właśnie remont. Wymieniono całą nawierzchnię na brukowaną, z asfaltowej na brukowaną i również zainstalowano nowe latarnie stylizowane, ale jednak z LED-owymi żarówkami. Nasz kolejny przystanek to kamienica pod Ewangelistami. Stanowi ona jeden z najmłodszych budynków znajdujących się przy ulicy Sławkowskiej. Powstała w latach 30. XX wieku. Wyróżnia ją bardzo ciemna fasada i na tej fasadzie możemy znaleźć cztery symbole właśnie czterech ewangelistów. Mamy tutaj po kolei człowieka uskrzydlonego, czyli Mateusza, lwa, czyli świętego Marka, woła, czy też byka, symbol świętego Łukasza, w końcu orzeł, czyli symbol świętego Jana. Niewątpliwie jednym z najbardziej charakterystycznych budynków znajdujących się przy ulicy Sławkowskiej jest kościół świętego Marka. Kościół świętego Marka, który stanowi jeden z najstarszych zabytków architektury miasta Krakowa. Został on ufundowany w XIII wieku, dokładnie w 1263 roku, przez Bolesława Wstydliwego dla Marków, czyli zakonników sprowadzonych tutaj z Pragi. Zakonnicy ci nazywani byli także rogaczami. Nosili oni charakterystyczne nakrycia głowy właśnie z rogami i stąd też to przezwisko. Elementem stroju takiego zakonnika był też biały habit z czerwonym sercem oraz krzyżem rycerzy Ziemi Świętej. Symbol ten możemy odnaleźć na fasadzie budynków klasztornych znajdujących się zaraz przy kościele świętego Marka. Ostatni z krakowskich Marków zmarł w 1807 roku. Dzisiaj kościół świętego Marka należy do księży emerytów z klasztoru Duchaków. Wygląd kościoła wielokrotnie się zmieniał w wyniku restauracji po kolejnych pożarach. Największe zmiany przyniósł wiek XVII. Wtedy to dobudowano do kościoła kruchtę wraz z wieżą oraz przebudowano jego wnętrze w stylu barokowym. W takim kształcie kościół przetrwał do dziś. Od strony ulicy Sławkowskiej w ścianie kościoła znajduje się nisza z kaplicą ukazującą moment ukrzyżowania. Do lat 80. XX wieku znajdowały się tutaj oryginalne gotyckie figury, które następnie przeniesiono do wnętrza kościoła i zastąpiono kopiami. Zwróćmy uwagę na figurę znajdującą się po prawej stronie od krzyża. W dłoni trzyma ona książkę z drewnianą okładką. W przeszłości właśnie tak księgi oprawiano. I stąd też z czasów średniowiecznych wzięło się powiedzenie, aby przeczytać książkę od deski do deski.
Kościół Świętego Marka jest miejscem związanym z kultem Michała Giedroycia, który żył w Krakowie w XV wieku i zmarł też tutaj w opinii świętości. Pochodził on z litewskiej rodziny, chociaż niewiele wiadomo na temat jego wczesnych lat młodości. Od urodzenia był kaleką i poruszał się o kulach. Na podstawie badań relikwii stwierdzono, że jedną nogę miał krótszą niż drugą, co niewątpliwie powodowało ból podczas poruszania się. Wstąpił do klasztoru na Litwie, w Bystrzycy, skąd później skierowano go do Krakowa. Studiował sztuki wyzwolone na Akademii Krakowskiej, co czyniło go pierwszym litewskim studentem tejże uczelni. Szkołę oczywiście skończył, otrzymując tytuł bakałarza. Mógł oczywiście starać się o święcenia kapłańskie, co w tamtych czasach gwarantowało niezłe dochody i karierę. On jednak wolał pozostać przy święceniach zakonnych. Dzięki temu mógł utrzymywać kontakt z ludźmi spoza zakonu. Przyciągał ludzi podobnych sobie, często niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia. Nigdy nikomu nie odmawiał rady ani pomocy. Stosował praktykę biczowania własnego ciała rózgami. Dzisiaj uznalibyśmy to za chorobę psychiczną, ale w tamtych czasach spotykało się to z ogólnym szacunkiem i podziwem w społeczeństwie. Uważano wówczas, że taka praktyka poprzez cierpienie zbliża człowieka do Zbawiciela. Z zupełnym niezrozumieniem natomiast spotykał się inny rodzaj umartwiania, który stosował Michał Giedroyć, mianowicie wegetarianizm. Odmówił on całkowicie spożywania mięsa, czego z kolei ówczesne społeczeństwo krakowskie zupełnie nie rozumiało. Już za życia zakonnika po Krakowie krążyły opowieści o dokonywanych przez niego cudach. Miał on uzdrowić kobietę, która podczas mszy świętej dotknęła jego szat. Wstrzymał pożar przez modlitwę oraz znak krzyża, więc na pewno miał jakieś wtyki u świętego Floriana. Oraz wielokrotnie przepowiadał przyszłe wydarzenia. Według podań zmarł w pozycji klęczącej, modląc się właśnie w tym kościele. Po przeciwnej stronie ulicy, naprzeciwko kościoła Świętego Marka, znajduje się gmach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, które następnie było przekształcone w Akademię Umiejętności, później w Polską Akademię Umiejętności. Dzisiaj znajduje się tutaj krakowski oddział Polskiej Akademii Nauk. Ten neorenesansowy budynek został wzniesiony w XIX wieku na miejscu trzech gotyckich kamieniczek dla właśnie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Fasadę domu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego zdobią medaliony z podobiznami uczonych i twórców. Są to m.in. Adam Kazimierz Czartoryski, Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj. Od strony ulicy Sławkowskiej, od strony ulicy Świętego Marka są to m.in. Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski, Jan Śniadecki, Mikołaj Kopernik czy też Jan Długosz. Natomiast po środku balkonu od strony ulicy Sławkowskiej znajduje się godło Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Są to skrzyżowane berła uniwersyteckie przeplecione laurem. Jednym z najbardziej znanych budynków znajdujących się przy ulicy Sławkowskiej jest niewątpliwie Hotel Grand. Budynek ma oczywiście rodowód średniowieczny. Od XVIII wieku należał do Urszuli z Morsztynów Dębińskiej, która słynęła w Krakowie ze swojej ekstrawagancji i również z szokujących pomysłów. Przykładowo pewnego dnia kazała swój dom otoczyć łańcuchami, gdyż przeszkadzali jej przechodzący ulicą ludzie. W XIX wieku budynek został wykupiony przez Aleksandra Czartoryskiego oraz jego żonę Marcelinę z Radziwiłłów, która swoją drogą była uczennicą samego Chopina. To ona urządzała później w kamienicy elitarne spotkania. W ten czas również na polecenie Aleksandra Czartoryskiego kamienica została przebudowana na pałac miejski. Pod koniec XIX wieku hotel został sprzedany Eustachemu Chronowskiemu, dzięki któremu został utworzony Hotel Grand. Uroczyste otwarcie hotelu nastąpiło 15 stycznia 1887 roku. Hotel został uznany za jeden z najbardziej eleganckich i ekskluzywnych w Polsce i jeden lepszych również w Europie. W tyle zostawił lwowski Hotel George czy też warszawski Bristol.
Pozdrawiamy stolicę. Do dyspozycji gości było ponad 50 pokoi, w tym kilka apartamentów, a także czytelnia, cukiernia, kawiarnia, restauracja, sala bilardowa. Hotel posiadał też własne stajnie i wozownie, a nawet własną elektrownię. Hotel umeblowany był w niezwykle stylowy sposób, wzbogacony o złoconą sztukaterię oraz obrazy najzdolniejszych artystów. Niewątpliwie najpiękniejszym miejscem w hotelu, najpiękniejszą salą w hotelu jest sala lustrzana. W hotelu Grand miała miejsce jedna z największych afer finansowych lat 30. W hotelu zatrzymała się pewna milionerka o imieniu Maria Ciunkiewiczowa. Przybyła ona do Krakowa z Francji i krótko po swoim przyjeździe do Krakowa zgłosiła na policję kradzież swoich kosztowności. Skradzione miały zostać oczywiście w hotelu Grand. Liczne kosztowności, futra, biżuteria o łącznej sumie kosmicznej, jak na tamte czasy, 1 200 000 zł. Maria ubiegała się o odszkodowanie od francuskiej firmy ubezpieczeniowej za skradzione kosztowności. Jednak niespodziewanie została ona oskarżona przez nich o oszustwo. Sprawa trafiła do sądu. Jak możecie się domyślić, wybuchł skandal, a proces sądowy śledziła cała społeczność Krakowa. Kim tak właściwie była Maria Ciunkiewiczowa? Pochodziła spod Ciechanowa i niewątpliwie była piękną kobietą. Trzykrotnie zamężna, znana z licznych romansów, z licznych podbojów miłosnych. Jednak wszyscy jej mężczyźni mieli pewien wspólny mianownik, a mianowicie byli niesamowicie bogaci. Maria zgromadziła dość duży majątek, swoje pieniądze przeznaczała na ubrania, kosztowności, futra, biżuterię, ale także posiadłości we Francji czy w Anglii. Maria w 1932 roku przybywa do Krakowa na wieść o chorobie jednego ze swoich kochanków. Podczas jej podróży do Krakowa zawartość walizek nigdy nie została sprawdzona. Po całym incydencie z kradzieżą kobieta twierdziła, że zawiasy jej walizek zostały przepiłowane, a zawartość, czyli futra, biżuteria, kosztowności i pieniądze zostały skradzione. Towarzystwo Ubezpieczeniowe z Francji jednak oskarżało kobietę o oszustwo, o to, że upozorowała kradzież, aby wyłudzić od nich pieniądze. Kosztowności, które miały rzekomo znajdować się w walizkach, miały być przez Marię spalone w kominku. Czego jednak nie potwierdziła analiza popiołu podczas procesu sądowego. Sąd niewątpliwie miał twardy orzech do zgryzienia. Będąc też pod licznymi naciskami ze strony społeczeństwa Krakowa oraz ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jednak winy Marii nigdy w 100% nie udowodniono. Sprawa do dzisiaj nie została w 100% wyjaśniona, jednakże zapadł w niej wyrok. 14 grudnia 1932 roku ekscentryczna femme fatale została skazana na 15 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, a także została pozbawiona praw obywatelskich oraz praw honorowych. Ostatnim miejscem, ostatnim budynkiem, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest gmach hotelu Saskiego, rozciągający się pomiędzy ulicami Świętego Jana, Świętego Tomasza i ulicą Sławkowską. Gmach ten powstał z połączenia mniejszych kamieniczek, które na początku XIX wieku zostały wykupione przez Węgra Macieja Knoca, a następnie przebudowane na oberże o nazwie Pod Królem Węgierskim. Był to naprawdę ogromny kompleks, kompleks hotelowy z licznymi stajniami, z licznymi wozowniami i z wielkimi okazałymi salami balowymi. Nazwa Hotel Saski pojawiła się w połowie XIX wieku i hotel wziął tą nazwę od jednej właśnie z reprezentacyjnych sal redutowych znajdujących się na piętrze. Ściany sali saskiej zdobiła iluzjonistyczna polichromia, która miała imitować kolumnadę. W hotelu odbywały się liczne koncerty. Jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, serdecznie zapraszam do obejrzenia innego filmu na naszym kanale poświęconemu właśnie muzyce w Krakowie. Jak możecie zauważyć, za moimi plecami hotel obecnie jest zamknięty i trwa jego przebudowa. Otwarcie hotelu planowane jest dopiero na rok 2021, ponieważ został wykupiony przez sieć hoteli Hilton i teraz właśnie trwają w środku prace remontowe. Hotel Saski ma stanowić piąty obiekt sieci Hilton w Krakowie. Pierwszy z tak zwanej Curio Collection.
Inwestor obiecuje, że hotel przy tym nie straci swojej wyjątkowości, a wręcz powróci do dawnej świetności. W środku ma znaleźć się 113 pokoi, restauracja, basen, centrum spa, a nawet sala koncertowa, którą można będzie wynająć. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy. To już koniec naszego dzisiejszego spaceru przez ulicę Sławkowską. Dotarliśmy do rynku głównego, który w zasadzie jest administracyjnym początkiem tej ulicy. Dziękuję Wam bardzo za wspólny spacer. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!